Dzień dobry, witam Państwa w drugiej części naszego poradnika Jak grać w bilard. Zacznijmy może od ustawienia piłek. Musi wyglądać właśnie tak, nie można ustawić jak się chce. Proszę, można sobie zdjęcie zrobić. Tak ma to wyglądać. Piłeczka biała oczywiście jest ustawiona przed. Teraz pokrótce o zasadach i grze tej samej. Chodzi o to, że na początku trzeba wbijać takie piłeczki. Te wbijamy dopiero później. Natomiast, jeżeli tę piłeczkę wbijemy za pomocą białej piłeczki, mamy dodatkowy, że tak powiem, rzut. Możemy jeszcze raz wykonać ruch swój i wbić następną piłeczkę. Czarną piłkę wbija się na końcu. Kto ją wbije, no ten oczywiście przegrywa. Zachęcam Państwa na pewno, żeby te piłki wbijać, ponieważ ma się dodatkowe ruchy, jest to pomocne. A teraz tak pokrótce przedstawię Państwu, jak powinno się uderzać. Tutaj powiedzmy, że ja mam swój ruch, prawda? I zaczynam. Jest to źle wykonany ruch. Specjalnie to Państwu powiedziałem, nie wolno wbijać jak się chce. Trzeba samym czubkiem, najlepiej wybielonym kredą, ponieważ jest wtedy nieślisko, bić w sam środek na początku piłkę. To był bardzo zły ruch, proszę Państwa. Proszę z tego nie brać przykładu. Jeszcze póki jest wszystko dobrze ustawione, czy Państwo zapamiętali, jak ma wyglądać wzór? Dobrze, mam nadzieję, że tak. I dopiero teraz możemy zaczynać. Jak trzymać kij? No, z tym najwięcej osób ma problemy. Najlepiej trzymać go tak. I proszę Państwa, tak. I uderzamy. Za lekko uderzona piłka nie pójdzie daleko. Po raz kolejny Państwu przypominam. Nie możemy uderzać za mocno, nie możemy uderzać za bardzo w bok. Musimy uderzać w sam środek, to jest źle wykonane. Czułamy dobitkę? No nie za bardzo, ponieważ teraz już jest ruch naszego przeciwnika, który może zrobić mniej więcej tak. No i już karty są rozdane. O, bił tutaj, no i to jest też błąd przeciwnika, ale dla nas jest to wszystko bardzo oczywiście pożyteczne. Proszę Państwa, i tak to by wyglądało na razie. Oczywiście będę kręcił coraz dalej te odcinki, żeby Państwo mogli się jeszcze bardziej przyjrzeć bilardowi, bardziej się nauczyć, bo to jest fantastyczna gra. Dziękuję bardzo. Już naprawdę dużo jak na początek, ale mało jeżeli chodzi o tak fantastyczną grę, jaką jest bilard. Mamy teraz już to rozstawione. Jeszcze Państwu pokażę, jak mamy tutaj taką piłkę, to wybieramy sobie sytuację. Na przykład możemy uderzyć, mamy tutaj, prawda, i tą do dziurki. No to jest trudna pozycja do kosza, ale no jest wszystko możliwe. Zobaczymy, czy nam się to uda. Nie jestem pewien, ale może. I nie, niestety się nie udało. No czasami też decydują naprawdę fragmenty co do tej gry. Dziękuję Państwu, zapraszam na następny odcinek z naszej serii. Do widzenia.